W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. W dzisiejszą niedzielę Trójcy Przenajświętszej czytamy u świętego Pawła o Panu Bogu, kto mu co dał, żeby miał komu oddawać. Bardzo ciekawe sformułowanie. Bóg był pierwszy. Nikt mu nic nie dał. On jest dawcą i źródłem wszystkiego. Bóg był pierwszy. Bóg był pierwszy. On nigdy nie zaczął nawet być. Nie ma początku. Nie ma skąd pochodzić. Jest to wielka tajemnica, której nie jesteśmy do końca w stanie pojąć rozumem. Rozum nasz staje się bezradny wobec tego poznania, że jest istota, która jest nieskończona, która nie ma początku, która nie została stworzona. Tą istotą jest Bóg. I religia katolicka, zachowująca wiernie słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa, mówi nam, że Bóg jest w trzech osobach. I te trzy osoby, w nich istnieje Bóg od samego początku. Zawsze był w trzech osobach. Zatem religia rzymskokatolicka, czcząc Boga w trzech osobach, to dokładnie oddając rodzaj relacji między owymi trzema osobami, czci Boga tak, jak takim, jakim On jest. Jest to jedyna religia, w której Bóg chce być wielbiony, czczony, wyznawany. Jest to jedyna religia, która całkowicie zachowała prawdę o Bogu. O Bogu w trzech osobach. Przynależność zatem do religii rzymskokatolickiej czyni nas bardzo umiłowanymi przez Boga. Poczcimy Go tak, jak On tego sobie życzy. To jest źródło największej radości, jaką można sobie wyobrazić. Radości płynącej z tego, że znamy Pana Boga. Może Go i nie do końca pojmujemy. Wykracza poza możliwości naszego poznania. Poznajemy Go tylko częściowo tutaj na ziemi, ale w sposób pewny. A jednak znamy Pana Boga. Znamy Pana Boga. I ta znajomość Pana Boga powinna być źródłem naszej wielkiej radości, ale też świadomości prawdziwej dumy z bycia rzymskimi katolikami. Dumy z tego, że możemy Boga wyznawać tak, jak On tego chce. Że znamy prawdę o Panu Bogu. I rzymscy katolicy, znając tę prawdę przez wieki, gotowi byli umrzeć. Umrzeć z radości i szczęścia. W świadomości, że wielkim wybraństwem jest czczenie Boga w trzech osobach. W tym Kościele, który On sobie założył. Założony przez Jezusa Chrystusa, który jest wcieloną drugą osobą Trójcy Przenajświętszej. W Bogu Jezusie Chrystusie są dwie natury, boska i ludzka, ale tylko druga osoba boska. Bycie wszczepionym w Kościół rzymskokatolicki to jest największe szczęście. Dlatego módlmy się do Pana Żniwa, by dał nam wielu kapłanów głoszących otwarcie Słowo Boże, prawdę o Panu Bogu, czczących Pana Boga tak, jak On tego chce. W tym obrządku, który pozostawił nam Kościół rzymskokatolicki, w obrządku łacińskim, jeśli ktoś jest łacińskim kapłanem. Módlmy się o takich kapłanów, którzy będą gotowi pełnić wolę Boga zawsze i wszędzie. Któż bowiem przeniknął myśl pańską, mówi święty Paweł. To powinno nam zawsze to słowo być przed naszymi oczami, być w naszym sercu. Kto przeniknął myśl pańską? Nikt. Zatem tę myśl pańską winniśmy mieć w naszych
serca, w naszym umyśle i czuwać nad tym, by ona w nas była, by nami rządziła. Albowiem z Niego i przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Takich kapłanów pełniących wolę Bożą jest nam szczególnie dzisiaj bardzo potrzeba. I cały czas przypominajmy sobie o tych kapłanach, którzy w szczególny sposób pełnili wolę Pańską wtedy, kiedy wydawało się, że nie wiadomo, co mają robić. Święty Filip Nereusz, którego dzisiaj wspominamy na przykład, przybył do Rzymu i by tak rzec, nie wiedział do końca, co ma ze sobą zrobić. Został kapłanem na wyraźne życzenie władz kościelnych. To było święte posłuszeństwo, które uczyniło go kapłanem. I świętym kapłanem. Założył oratorium, stąd też jego księża to oratorianie, w Polsce również zwani Filipinami. Przybyli oni do Polski w wieku XVII, najpierw do Wielkopolski. I idąc za świętym Filipem Nereuszem, oni również pełnili wolę Bożą. Od świętego Filipa pochodzi również oratorium jako forma muzyczna. Widząc, że ma wokół siebie wielu artystów i nie zawsze da się grać czy też śpiewać mszę w pełnej formie, to wymyślił takie wspaniałe zresztą modlitwy. Ten święty Filip Nereusz tak bardzo kochał Boga, tak bardzo szukał woli, myśli Pańskiej, że przebywając na jednej ze swoich całonocnych modlitw, czuwań właściwie modlitewnych w jednym z rzymskich katakumb, tam wykrzywiło mu aż żebro, serce wykrzywiło mu żebro. Żebra się odkształciły, bo nie mogły znieść serca w jego piersi. Tak do tej pory mu zostało, pośmiertnie również. Tak wielką miał miłość do Pana Boga. Święty Filip Nereusz uczy nam, kim jest, uczy nas tego, kim jest prawdziwy święty kapłan, który na wezwanie władz kościelnych robi to, co ma. Bo myśl Pańska, jakkolwiek nieodgadniona dla nas, to jednak przejawia się w tym, czego żąda od nas Kościół, czego żądają od nas władze Kościoła. Idąc za nimi, w sposób pewny dotrzemy do zbawienia. Gdyby święty Augustyn z Canterbury nie poszedł do Anglii na rozkaz świętego Grzegorza Wielkiego, jego żniwo nie byłoby tak obfite. Nie zdobyłby całego kraju, angielskiego kraju, świeżo wtedy jeszcze mocno pogańskiego, podbitego przez pogańskich Germanów. Nie zdobyłby całego kraju dla Jezusa Chrystusa, dla Kościoła rzymskokatolickiego. Anglia była przez blisko 1000 lat wszczepiona w Kościół rzymskokatolicki. Dopiero później, ze sprawą Henryka VIII, oddzieliła się od Rzymu. Najpierw była to raczej taka prosta schizma, ale pociągnęła ona za schizmą konsekwencje w postaci herezji. To zresztą typowe również i dla schizmatyków wschodnich, którzy często oddzielali się od Kościoła z przyczyny pychy, z przyczyny polityki. Kwestie dogmatyczne nie zawsze były tak na pierwszym miejscu, ale później dosyć zawsze takie schizmy kończyły się herezjami. Tak samo i dzisiaj ci, którzy walczą z modernizmem, a nie chcą uznać doktryny katolickiej w całej okazałości, często okazują się być naśladowcami galikanów, jansenistów, febronianów, józefinistów. A więc takimi katolikami pro forma i bardziej ustami niż katolikami w swoim sercu. W tym dniu może nadmienię jeszcze tak pro domo sua, że dzisiaj jest 6. rocznica święceń kapłańskich księdza Filipa Eldrachera z Instytutu Rzymskokatolickiego. W swoim imieniu został wyświęcony przez biskupa Sanborna na kapłana. Warto jest również z niego się pomodlić, by był takim wielkim kapłanem. Święty Filip Nereusz na razie jest wielki fizycznie, ma 2 metry, ale również, żeby jego dusza była taka wielka i wspaniała i taka hojna w obdarowywaniu Pana Boga należną mu czcią.
należną Mu chwałą. Oddawaniem tego, co się Panu Bogu po prostu należy. Jeśli będziemy myśleli jak najczęściej, co się Panu Bogu należy, nad należną Mu chwałą i czcią, to wtedy będziemy łatwiej zapominali, co nam samym się rzekomo należy. Będziemy wtedy mniej zgryźliwi, smutni, mniej będziemy się przejmowali tymi wszystkimi stratami, które codziennie będziemy odnotowywać, codziennie będziemy coś tracić. Zasada entropii jest nieubłagana. Ale jeżeli przypomnimy sobie, że tak naprawdę to Panu Bogu się wszystko bezwarunkowo należy, bez warunków wstępnych, to wtedy byśmy pamiętali o tym, że to, że możemy Panu Bogu służyć, Panu Bogu w trzech osobach, jest wielką radością, wielką okazją do czynienia wszystkiego tego, czego święta religia rzymskokatolicka od nas wymaga. W ten wspaniały dzień Trójcy Przenajświętszej prośmy Boga przez niepokalaną wspomożycielkę wiernych o triumf religii rzymskokatolickiej, by Trójca Przenajświętsza była czczona na całym okręgu ziemskim, od wschodu do zachodu słońca, by wszyscy ludzie stworzeni przez Boga mogli czcić Pana Boga tak, jak On tego chce. Nie w sposób niedoskonały, ale najdoskonalszy w świętym Kościele rzymskokatolickim. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Matko Boża, Wspomożycielko wierny, Święty Filipie Nereuszu, Święty Pedo Czcigodny, Święty Augustynie z Canterbury.